Dzień dobry, witam, to Antaos i zapraszam was na Let's Level Mobius Final Fantasy. Otrzymujemy nowy eliksir dzisiaj i parę fentiketów, 58. I misję dodatkową. Przede wszystkim zajrzałbym na moje bronie. Tak, więcej przebicia. Tu nie ma się co zastanawiać. Tu również. Kart jeszcze sporo zmieszczę. I moją nagrodę. Bym sobie jeszcze skasował. Zbiorę klejnoty. I ruszamy po ten skarb. Magic pod Final Fantasy VII. Tego jeszcze nie widzieliśmy zdecydowanie. Zobaczmy, co ta zdolność za sobą kryje. Ciekawe. Pozbywam się również nieco buffa ze względu na zdolności. Niech będzie mrok. Miecze spadają z góry. Nie bardzo mi to pasuje do nazwy, ale wygląda ciekawie. Zadają ogromne obrażenia. Ogromne, ogromne. Ponownie sporo elementów. I więcej światła. To powinno ubić mroczne elementy, a teraz mrokiem zaatakujemy te elementy światła. Odrobinę zimna. I poszło wyjątkowo sprawnie. Dwóch na jednego. Pochłonę sobie element światła. Jednak użyję ultimate'a. Chciałbym, żeby obydwaj mnie zaatakowali. Idę prosto do przebicia. Zaraz mrokiem zimnym i mam nadzieję, że wygeneruje troszkę elementów przywrócenia. No, brakuje mi jeszcze jeden orb życia. I przy odrobinie szczęścia zaraz go dostanę. Ultima. Będzie zimnym. Bardzo wytrzymała jest. Zbakuje się. Augmenting elemental flux. I'm yielding. Choke my foe.
coś ciężko się przebić przez jej obronę. I już po sprawie. Mógłbym użyć Phoenix Stone. Jednak czy sytuacja jest aż na tyle dobra, żeby się to opłacało? Będę mieć ultimate'a po użyciu. Spróbujmy. Trochę przebicie mi brakuje. A co jest bolesne, to fakt, że brakuje mi buffów. A co z moją tarczą? Tak po prostu? To było niezbyt fajne. Jak ja mam to zablokować? Więcej przebicia jednak bym chciał. Siły uderzeniowe i magią ma wystarczająco. Spróbujmy jeszcze raz. Ale tym razem wezmę Limitless Potential ze sobą. I tarcza zdolności pasywnej może mi uratować tu skórę. No, dosyć wytrzymani są. Byłem pewny, że dużo łatwiej padnie od mojego ultimate'a. Co to duże bomby zrobiły? Musiałam wyrzucić te buffa albo coś? Ochłonąłbym rok. No właśnie, bo ty mnie mocno uderzysz. Będziesz chciał mnie mocno uderzyć. Thank you.
I dwóch na jednego znowu. I mrok. Odrobinę zimna. I jeszcze więcej mroku. W porządku, będę mieć Limitless Potential. Jak dojdę do ultimy? Zblokuje się. Nie, światło bym pochłonął. I mrok. Dosyć okrutnego debuffa mi zarzucił. Mrok. I przechodzimy do ultimy. Więc potencjał najpierw, czy dodatkowe tury? No, ogólnie chciałbym przeżyć tą pierwszą turę. Ale chyba ktoś mi się przyda. I punktujemy. To będzie z tym przebitkiem. Pochłonę. Ultimate. By naprawdę mi tak gładko poszło. Poszło bardzo, bardzo, bardzo gładko. Zdolności ładnie przypasowały. Brand of Light i Ability Ticket. Doskonale.
I mogę wrócić już tutaj, mimo że nie wykonałem tej ostatniej misji. I ultima. Ostateczne osądzenie. Song of Life regeneruje punkty życia tylko to samo. Niech będzie katastrofa. Która mi się zaraz przyda. Zimno. Sprawnie. Odrobinę katastrofy. Odrobinę zimna. Ładna dawka buffów. I mrok. Raz, dwa. Uch, na jednego znowu. Ciężko z tym przebiciem. Zostaje już tylko ty. Tu przebijamy się. To jeszcze poszło sprawnie. Znowu to światło się mi naładowało. To nie jest aż tak bardzo przydatne. I mrok. Zdecydowanie potrzebuję tego buffa. Więc przebicie zimne. Katastrofa. To mniej przebicia niż się spodziewałem.
spróbujmy. Udało się, przebicie jest. Debuffy też ma na sobie. Miałem bardziej nadzieję, że dostanę jeszcze raz w mroku. To wystarczy jednak? Oczywiście, że nie. Trucizna mu oberwała. Katastrofa jeszcze obrażenia trucizny spowodowała. Czyli to musiała być katastrofa wyższego poziomu, bo w poprzedniej nie było takiego efektu. Cóż, nie żebym zauważył. Może przeciwnicy nie żyli wystarczająco długo, by mógł to zauważyć. Rzeczywiście ogromne obrażenia tam poleciały. Funny, you may be my enemy now, but your smile is the same as it ever was. This world killed you once, long ago. And now you, with that wistful smile on your face, you're trying to kill me. Palamecia is a cruel mistress. I wish she'd just fess up and tell us what the deal is with this guy. He's a ghost or something like that. Not that. I mean, what was he to her? You know, relationship-wise? My lover. Więc teraz wiesz, Eko. Sama chciałaś wiedzieć. I mogę ruszyć dalej. Ciekawe jest tylko, czy dalej będą mi się punkty naliczać. 123. Mam nadzieję, że zapamiętam. Ruszajmy naprzód razem z... Niech będzie Great Gospel. Teraz akurat element światła by się przydał. Nie, 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 tam z boku jeszcze ktoś mi mógł mnie ładnie zerwać. No, mrok był tutaj dosyć nietrafny. Jest tego przyznaję, ale będzie się tylko buffował idealnie. I kolejna partia przeciwników. Pochłonę jakieś buffy ładne. Yeah.
rzeczywiście, że się uleczyłeś? To się trochę przeliczyłeś. Klucz Wrestler, nowa karta. I tak obszarowym roku. Głównie bazując na przebiciu się. To become the warrior of light. You cannot love freely. You cannot love me. What did that prophecy say? The warrior of light will defeat chaos and take the princess as his bride. Everyone believes in you, in the prophecy. You're our hope. You'll defeat chaos and become the warrior of light. Then, you and the princess. Everyone awaits the day when that prophecy becomes truth. Are you waiting? I... People do not live for prophecies. What? Princess Sarah said as much. Though the prophecy gives us life, we do not live for the prophecy. Following the prophecy isn't everything. Sometimes we must turn our back on it, find a new road. I told this to her, and the princess agreed. But if you don't follow the prophecy, how will you defeat chaos? I have an idea, a new plan, a new way, not foretold by the prophecy. That the way you used to look? Before becoming a witch, yes. A memory from another time. Wait, wait, wait. So this blank guy was trying to become the Warrior of Light, but he fell in love with you instead? He ignored the prophecy about the Warrior of Light and the princess getting hitched. We both knew it was against the prophecy, and yet our feelings, our love, was impossible to stop. But Princess Sarah acknowledged our love. She blessed us with all her heart. The others, the ones who followed the prophecy, they were not as kind. So we left the prophecy behind and set out on our own path. The heretic's path. Yes. But we should keep going. I can hear him calling to me. Cóż, to wyjaśnia naprawdę sporo. I kolejna broń. Ulepszona. Ja chciałbym więcej przebicia. A przy okazji... Ostatnim razem ulepszyliśmy Olboya. Ale on teraz przez to nie ma maksymalnego poziomu, co mógłbym jeszcze polepszyć. I jak będzie mieć maksymalny poziom, to ewentualnie tej nowej zdolności mógł się nauczyć. Większa następny atak ultimatem o 50%. Ona i tak ma już niesamowicie potężny ultimate. Jak tam moje ability etykiety? Oil boil. Za 5 jednego.
A teraz chciałbym zajrzeć, ile mi to daje. To będzie 25%. To będzie całe 15%, więc będę potrzebował aż 5. Żeby było 75 i jeszcze nie będzie pewne ulepszenia. W porządku. Czyli jeszcze 4. I muszę liczyć na szczęście. Tak jest. Cooldown poszedł o jedną turę w dół. To też bardzo duże wzmocnienie. I coś, czego jeszcze nie sprawdziłem. Augment. Co jeśli chciałbym ciebie ulepszyć na jeszcze kolejny poziom? Co ogólnie już mogę zrobić? Maksymalny poziom będzie 80. I poziom karty jeszcze wzrośnie. Tak niech będzie. I doszły mi jeszcze dwie nowe zdolności. Lew element orb. I jeszcze wydłuży działanie buffów. Generuję 3 orby, gdy będę miał tarczę, którą będę odporny na atak przeciwnika, czyli elementarny atak. I oczywiście odporności mi poszły w górę. I teraz bym potrzebował jeszcze więcej olboilów, żeby ulepszyć tą kartę, ale zostało mi 23 tikety. A 8 kosztuje kupienie 5-poziomowego. A chciałbym ich mieć 5. Czyli potrzebuję 40. Więc brakuje mi 17. Więc lepiej się wezmę za zbieranie. A przy okazji, jeszcze coś, co mogę zmienić. Skoro wy wszyscy macie maksymalny poziom, gdzie on jest? Zimno, mrok. Mam światło, to było. Więc lecimy prawie całkiem na dół. Tutaj do ciebie. I ciebie zastąpi teraz
A nie, na odwrót. Najpierw ciebie będę musiał zdjąć teraz. Ciebie zastąpi Oil Boil. A ciebie zastąpi... Guardian. Na tej pozycji będzie zdobywał szybciej poziomy. A ja ruszę sobie dalej. Przy okazji jeszcze bym zajrzał tutaj. 123, nie idą dalej. Nie wiem, czy kogoś ubiłem elementarną słabością. Tego eliksira bym sobie jeszcze obejrzał. Fajnie by było, gdyby można było zmienić perspektywę kamery. Rok. Obrażenia ładnie wyszły. Eliksir. Teraz pokazał swoją prawdziwą potęgę. O, jeszcze bym został. I dwóch na jednego. Lepiej mówiąc na jedną w tym wypadku. Eliksir. Albo lepiej mówiąc Magic Pot. No tu mam teraz lepsze przebicie. Zadziałało ładnie. Więcej przebicia zimnem. W porządku, też będę musiał być ostrożny. Przede wszystkim dążyć do przebicia obrony, no właśnie. Bo kolejny duże, on z dużym prawdopodobieństwem może odpalić mi ultimate'a. Na co nie chciałbym pozwolić. Z nich będzie ultimate. Miałem nadzieję, że dostanę jeszcze element bloku, ale niestety orby zdecydowały inaczej. I znowu poziomy lecą do przodu. Droga bez powrotu. Zobaczmy. Easy Zaster tym razem. Ściana demoniczna. Tu jest przebicie. Oh,
poszło sprawnie. Panowie doznali rychłego zaćmienia. I to wszyscy. Oni są chyba mi najbardziej niebezpieczni. No niestety nie wystarczyło na przebicie. Ale teraz musi iść na kolana, bo inaczej będzie miał ultimate'a. To już by mnie jeszcze bardziej mnie zabolało. Będzie potencjał. I idziemy krok po kroku do przodu. Element ognia do czerwony? Tak jest. Idealnie na moje zaklęcie wody. Oj, bombowo znowu. Ale mam dostępne światło, więc zajmiemy się najpierw bombą mroku. Bafy jeszcze nie są. Mrok. Po sprawie. Dwóch magów. Rząd na to mam przebicie. Mnie poukładają, ale nie powinni mi zbytnio zagrozić. Światło, jeszcze raz światło. Zadziałało jak powinno.
Ale teraz obronę muszę zazyskić i obym to przeżył. Tak, co zadziałało na szczęście jeszcze? Oil boil. Przebijamy się. Poszło sprawnie. I znowu jest to krok do przodu. Lumbombs. Tylko mroczne orby. Będę generował i odporność na światło. Bahamut Final Fantasy 8. Guardian Force Fire. Ze znakiem zapytania? Dziwne. To jest na swoim razie Song of Life. I jak myślicie, kto będzie mrocznym elementem? Stawiam na anime. Ale może być nim też Ark Final Fantasy 9. I fajnie by było, jakby gra mi pozwoliła walczyć. Halo? Menu walki mi się nie pojawiło. Gro? Halo? Cóż, gra właśnie zdecydowała, że robimy tutaj cięcie. W takim razie ja dziękuję wam za uwagę i zapraszam was do kolejnych części serii. Tu Antaos, over and out.